Witam w kolejnym, szóstym już odcinku programu 7 minut. Tytuł dzisiejszego odcinka to Nowe rewolucyjne postrzeganie Boga, światowa teologia do poprawki. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak odkryłem, a może bardziej jak pozwolił mi się Stwórca, Konstruktor Bóg, szczegółowo poznać. Dlaczego światowa teologia, czyli nauka o Bogu do poprawki? To raczej oczywiste, że nowe, dokładniejsze odkrycia naukowe zawsze usuwają stare teorie do lamusa. Lub ujmując to prościej, wymagają resetu i stają się już tylko czymś, co było w historii świata. Nowe odkrycia zawsze kasują stare. Zanim przejdę do historii swojego odkrycia, powiem Wam, że to moje odkrycie można w jakimś zakresie porównać do odkrycia lub stworzenia przez rosyjskiego chemika Dmitrija Mendelejewa okresowego układu pierwiastków, czyli znanej Wam ze szkoły z lekcji chemii tablicy Mendelejewa. O ile Mendelejew nie odkrył pierwiastków chemicznych, tylko je poukładał według określonych cech i wartości, to w moim przypadku odkryłem, a może dokładniej uporządkowałem to, o czym przypuszczalnie wiedzieli nauczeni przez Jezusa Chrystusa pierwsi apostołowie, a czego nie ma wprost spisanego na stronicach Biblii. Mendelejew na początku XX wieku otrzymał Nagrodę Nobla. Ciekawe, czy mnie spotka ten zaszczyt. Szczerze mówiąc, wątpię. I to nie ze względu na niezrozumienie moich odkryć, lecz z powodów sprzeciwów tych teologów i religii, które ze względu na głoszone poglądy, tradycje, własne nieruchomości, grunty, pieniądze i wpływy w świecie polityki są materialną i duchową potęgą. Nie bądźmy naiwni. Nikt przecież nie zrezygnuje nagle z takich przywilejów i profitów. A teraz do rzeczy. Zanim spisałem duchowość Stwórcy, dość intensywnie czytałem Biblię. Szczególnie zaintrygował mnie fragment zawarty w Starym Testamencie w Księdze Ozeasza, co jako młody chłopak odkryłem. Czytając, w pewnym momencie natrafiłem na fragment, w którym Bóg wyraża swoje pragnienia. Stwórca informuje Izraelitów przez proroka Ozeasza o swoich pragnieniach. Zwraca się do Izraelitów w następujący sposób. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. W języku współczesnym powiedzielibyśmy, że Bóg pragnie być poznany i żąda miłości dla siebie oraz miłości w relacjach istot i bytów żywych. Przyznam się, najbardziej zawdziwił mnie fakt, że pragnie być poznany. Czyżby Izraelici jako naród wybrany nie znali swojego Boga, którego mieli na wyłączność? Wynika z tego, że nie. A pierwsi chrześcijanie lub też dokładniej Izrael jako naród duchowy zreformowany, bo musimy pamiętać, że pierwsi apostołowie to przecież Żydzi. To głównie Żydzi tworzyli pierwsze nowe wspólnoty wyznaniowe. Dopiero później dzięki apostołowi Pawłowi zaniesiono to przesłanie do pogan. A jak to było z poznaniem Boga przez samych apostołów? Przypuszczam, że Jezus z Nazaretu swoim 12 apostołom duchowość Boga wyjaśnił i opisał. Mam tu na myśli dobrą duchową konstrukcję Stwórcy. 12 duchów dobrych plus jeden jako przyczyna oraz złą duchowość. Również 12 duchów złych plus jeden jako przyczyna. Czytelnicy moich książek znają dokładnie tę 26-duchową konstrukcję. Dodam tylko, że w mojej 5. książce Sukces za życia, sukces po śmierci wyjaśniam, że jedynie kiedy duchowość dobra i zła są oddzielone od siebie i niezależne, to wtedy dobro jest rzeczywistym dobrem, a zło jest rzeczywistym złem. W przypadkach ziemskich uwarunkowań, kiedy znane jest ludziom oraz istotom żywym i dobro i zło, występuje, jak to określam autorsko, zasada zależności. Ta reguła mówi o tym, że nie zawsze dobro jest dobrem, a zło złem. Wszystko zależy od okoliczności. Czasami to, co wydaje nam się z definicji złe, jest na przykład jedyną metodą, aby zatrzymać zło. Wtedy czasowo zło przyjmuje formę dobra. Podobnie sprawa ma się z tym, co z definicji jest dobre, ale służy złym celom. Nie jest dobre.
ponieważ przyjmuje zupełnie inną funkcję – służy złu. Zachęcam do przeczytania szczegółowej analizy duchowości Boga w książce, o której wspomniałem. Muszę jeszcze Was poinformować, że Jezus posiadał w sobie duchowość Boga. Jednak Bogiem nie był. Na ziemi otrzymał tę boską duchowość od Stwórcy według Biblii podczas chrztu udzielonego mu przez Jana Chrzciciela w Jordanie. Żeby było jasne, podczas misji ziemskiej był w pełni człowiekiem. Jego duchowość była tożsama z duchowością Adama w raju. Dlatego napisano o nim w Biblii, że był typem biblijnego Adama sprzed incydentu z wężem i upadkiem pierwszych ludzi. Później tą duchowością zostali ochrzczeni apostołowie i czynili cuda podobnie jak Jezus. Jezus, kończąc jego wątek, był według Biblii posłańcem nowych zasad, czyli reformatorem. Jako ofiara krzyżowa, pośrednikiem odkupienia ludzkich grzechów na zawsze. Jako człowiek, nauczycielem i wzorem do naśladowania. Jako władca namaszczonym Mesjaszem, królem nowego narodu, Izraela duchowego. Izraela duchowego, czyli wszystkich ludzi zreformowanych religijnie, według nauki, którą przekazał osobiście oraz za pośrednictwem swoich apostołów. Oczywiście pamiętajmy o tym, że królem królów i wszystkich istot jest jedynie sam Stwórca. To, o czym Wam dzisiaj opowiedziałem, to całkowita rewolucja w teologii, czyli nauki o Bogu. W czasach świadomości to bilet do życia wiecznego w Królestwie Miłości. A jak tam się dostać? O tym już w następnym odcinku programu 7 minut. Do zobaczenia.